Temat tego edukastu brzmi: o wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, sonet Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako zapowiedź nowej epoki. Przedstawię Wam najważniejsze informacje o Sępie Szarzyńskim, spróbuję zinterpretować wspomniany w temacie lekcji sonet oraz dokonam krótkiej charakterystyki nowej epoce w literaturze, czyli baroku. Zapraszam. Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się około roku 1550, a zmarł wiosną 1581. Twórca ten, choć przynależy do późnego renesansu, stworzył jednak zupełnie nowy sposób poetyckiego obrazowania. Jego utwory interpretowane są już jako zapowiedź nowej epoki. Przekonamy się o tym dzięki analizie sonetu O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Większa część twórczości Sępa Szarzyńskiego zaginęła, ale dzięki staraniom brata poety Jakuba wydany został w 1601 roku jedyny zbiór utworów zatytułowany Rytmy albo Wiersze Polskie. Sonet, który będę analizował, jest umieszczony w nim jako czwarty w kolejności. Tytuł sonetu nawiązuje do średniowiecznego motywu walki duszy ludzkiej z szatanem, światem i ciałem. Początek utworu, czyli słowa pokój, szczęśliwość, ale bojowanie byt nasz podniebny, zawierają parafrazę wersetu z biblijnej księgi Hioba, która brzmi: bojowanie jest żywot człowieczy na ziemi. Opowieść o Hiobie przedstawia tragiczną wizję losu ludzkiego i taka też wizja zawarta jest w utworze Sępa Szarzyńskiego. Naszą uwagę już na początku powinna zwrócić dwukrotnie występująca elipsa, czyli opuszczenie elementu zdania oczywistego ze względu na kontekst wypowiedzi. W obu przypadkach możemy uznać, że zabrakło wyrażenia jest to. Dzięki tym elipsom utwór nabiera dynamiki, kondensuje znaczenie i jednocześnie zmusza czytelnika do wytężenia uwagi. W ściądze, która znajduje się pod filmem, znajduje się treść sonetu. Przeczytajcie go uważnie, żeby lepiej móc przyswoić prezentowaną lekcję. Utwór jest trudny, dlatego sugeruję, by przeczytać go kilkakrotnie. Zapewne zauważyliście, że sonet ten zdecydowanie różni się od utworów z okresu dojrzałego renesansu, znanych chociażby z twórczości Jana Kochanowskiego. Badacze literatury dostrzegają w twórczości Sępa Szarzyńskiego elementy wyraźnie odmienne od renesansowego światopoglądu, które zapowiadają już nową wizję człowieka i świata, właściwą dla dojrzałego baroku, czasu rozterek oraz niepokojów. Początek baroku w literaturze polskiej umownie zwykło się datować na rok 1618, ze względu na fakt, iż w tym czasie Piotr Kochanowski ogłosił drukiem swoją parafrazę eposu Tasca Jerozolima Wyzwolona. Pomimo tak ściśle określonej cezury, znamiona nowej poezji widoczne były już u niektórych twórców renesansowych. Za prekursora baroku zwykło się uznawać Jana Kochanowskiego, zwłaszcza jako autora trenów. Jednak bardziej bezpośrednią zapowiedzią przełomu stały się wiersze religijne dwóch twórców, Sebastiana Grabowieckiego i właśnie Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Poetyka utworów Sępa Szarzyńskiego posiada już wyraźnie cechy poezji barokowej. Szyk przestawny, liczne inwersje podkreślają zagubienie człowieka w ówczesnym świecie. Dzięki inwersjom oraz przerzutniom podkreślona też zostaje semantyka pewnych słów. Ponadto zmuszają nas one do większego skupienia podczas odbioru utworu i wymagają nieustannej uwagi, ponieważ poprzez zawiłość utrudniają odbiór. Z kolei elipsy, jak już powiedziałem wcześniej, kondensują znaczenia. Poetyka baroku posługiwała się ponadto często oksymoronami oraz antytezami. Zestawienia słów lub wyrażeń sprzecznych pozwalają na osiągnięcie odczucia paradoksu. Poezję baroku charakteryzuje różnorodność. Twórcy nierzadko opierają konstrukcję swoich utworów na jednym, acz wyszukanym chwycie lub temacie. Przypomnijmy chociażby słynny sonet Morsztyna do trupa. Sztuka baroku miała oddawać ruch, dynamizm. Podobne wymagania stawiano poezji, która powinna odzwierciedlać wewnętrzne sprzeczności targające człowiekiem, a także zmienność jego natury. Według autora Rytmów albo Wierszy Polskich
Życie człowieka jest nieustanną walką, którą wiedzie on z trzema przeciwnikami: szatanem, światem i ciałem. Szatan, określony mianem srogiego ciemności hetmana, oraz świat pełen rzeczy bezwartościowych, ale wywołujących w człowieku pożądanie, próbują doprowadzić nas do zepsucia. Ale człowiek posiada jeszcze jednego wroga, własne ciało, które przecież powinno być domem dla duszy. Podmiot liryczny sonetu podkreśla jednak, że ciało kieruje nas w stronę przemijających rozkoszy. Największy tragizm człowieka przejawia się zatem nie w tym, że na świecie obecne jest zło. Tragizm osadza się na wewnętrznym rozdwojeniu człowieka. Ciało, które powinno być sprzymierzeńcem w walce, prowadzi nas ku upadkowi. Co zatem zrobić, aby wygrać tę walkę? Ja liryczne zwraca się do Pana, którego możemy rozumieć jako Boga, opatrzność. Wywnioskować z tego możemy, że człowiek zawsze poszukuje jakiegoś zewnętrznego oparcia i tylko dzięki wierze dobywa siłę do dalszej walki. W twórczości Sępa Szarzyńskiego ścierają się dwie koncepcje: potrzeba stoickiego spokoju oraz średniowieczny motyw człowieka wędrującego ku śmierci. Z jednej strony spokój jest najwyższą wartością, którą możemy osiągnąć na ziemi, ale nie zmienia on tragicznego, bo nieopuszczającego podmiot liryczny przekonania o wątłości życia. Podobne rozdwojenie występuje w rozumieniu sfery sakrum i profanum u Szarzyńskiego. Dusza ludzka, Bóg, to elementy przynależne do sfery sakrum i bardzo często towarzyszy im w sonetach obrazowanie kosmiczne. O Bogu słyszymy, że jest powszechny, prawdziwy i możny. Zupełnie inaczej kształtowane jest przez Szarzyńskiego obrazowanie sfery profanum. Tutaj do czynienia mamy zazwyczaj z hiperbolizacją, jak w przypadku srogiego hetmana ciemności i łakomych marności świata. Czy zgadzacie się z zawartą w sonetach wizją człowieka i świata? Czy zainteresowanie ciałem, życiem ziemskim, sprawianiem sobie i innym przyjemności zawsze musi być grzeszne? Warto pamiętać, że Sęp Szarzyński był popularyzatorem sonetu. Sonet to gatunek liryczny, który wykształcił się na przełomie XIII i XIV wieku we Włoszech, głównie pod wpływem poezji arabskiej. W następnych stuleciach rozpowszechnił się w całej Europie. Sonety pisali m.in. Dante czy Francesco Petrarca. Zasadniczą cechą sonetu jest precyzyjna budowa składniowa, składająca się z 14 wersów, które są podzielone na 4 zwrotki. Dwie pierwsze są czterowersowe, natomiast dwie ostatnie trójwersowe, tercyny. Jest to sonet włoski. Można również spotkać się z sonetem francuskim, charakteryzującym się inną konstrukcją. Mianowicie trzy pierwsze strofy są czterowersowe, natomiast ostatnia jest dwuwersowa. Tematycznie sonet można podzielić na dwie części. Pierwsza, obejmująca dwie pierwsze zwrotki, ma charakter narracyjno-opisowy, natomiast druga, dwie ostatnie zwrotki, ma charakter refleksyjny. Autor rytmów albo wierszy polskich skorzystał z wzorca francuskiego i na szeroką skalę wprowadził go do literatury polskiej. Dlaczego wybrał sonet francuski? Oczywiście dlatego, że umożliwiał mu bardziej wyrazistą puentę, co w przypadku sonetu włoskiego nie jest możliwe. Obejrzyj edukast raz jeszcze, żeby lepiej przyswoić prezentowany materiał. W ściądze, która znajduje się pod filmem, znajdziecie też sonet, który analizowałem w czasie tego wykładu. Przeczytajcie go raz jeszcze. Zachęcam też do lektury innych utworów tego autora, tak by lepiej poznać prezentowaną przez niego wizję świata, człowieka i Boga. W ściądze możecie znaleźć również przygotowany przeze mnie przykładowy temat pracy maturalnej dotyczący sonetu czwartego. Przeczytajcie go uważnie i zastanówcie się, czy bylibyście w stanie poradzić sobie z nim na maturze. Zapraszam również do oglądania innych edukastów. Do zobaczenia.